Lądy i morza przemierzam. Sztangi już wszystkie wygiąłem. KFD-owskie mam białko w szejkerze. Zapytasz, skąd je wziąłem? A wziąłem je z dumy i trudu. Surowców najwyższej jakości. Z serwatki i z dobrych smaków. A smak to jest sztos. Bez wątpliwości. Spadkom masy mięśniowej mówimy stanowczo nie. KFD Premium Plus WPC82. 3 kg naszego najlepszego koncentratu w świetnej cenie. Siemanko, to co? Kilka słów o samochodzie. Ostatnio, jak pamiętam, było nagrywane coś o GMC Yukon. Yukona nie ma, bo jest G-klasa. Zamieniliśmy się z właścicielem G-klasy, także uważam, że zrobiłem dobry deal, bo to auto na pewno się szybciej sprzeda. Auto, powiedzmy sobie, legendarne, bo produkowane od 1972 roku tak naprawdę, z koncepcją wojskową i z taką koncepcją dla służb militarnych, typu, powiedzmy sobie, służby celne, gdzie najwięcej tych aut poszło tak na dobrą sprawę do Szwajcarii, do Niemiec. Auto było produkowane w Austrii. Testy tego auta, co najśmieszniejsze, były robione na kole podbiegunowym, ale Niemcy zobaczyli, że jest to ciekawa alternatywa i od roku 90 zaczęli do auta stricte, powiedzmy sobie, takiego zbrojeniowego, takiego wojskowego, dokładać przeróżnego rodzaju gadżety i zaczęło się to przeradzać po prostu w prawdziwego SUV-a z fajnym pakietem wyposażenia. Tutaj jest typowa, powiedzmy sobie, typowy mułek, bo tutaj mamy 350 turbo diesel, który w ogóle nie jedzie, bo ma tylko 136 koni, więc konstruktorzy za bardzo się nie popisali, jeśli chodzi o wyciąganie z właśnie tych koni z danego litrażu. Natomiast auto jest świetne w teren, do takiego pyrkania w mieście tak samo się nadaje. Ja osobiście leciałem tym autem 130 na godzinę i to był maks. Natomiast jeśli chodzi o przyspieszenie, to podejrzewam, że tam jest powyżej 25 sekund do setki, więc nie ma się czego spodziewać. Jak widać, on jest uzbrojony w konkretne klockowe oponki, ma zbrojenia z przodu, z tyłu miał jeszcze wyciągarkę. Auto jest typowe w teren, ale wiadomo, legendarna w tym aucie jest buda. Legendarne w tym aucie są światła. To jest druga generacja, która szła od roku 90 do 2018 i ona szła, tak na dobrą sprawę, no można powiedzieć, że niezmienna. To jest właśnie charakterystyka tego modelu, bo jakbyśmy pokazali te auta z lat 70. i powiedzmy z 18 roku, to buda dalej jest ta sama. Wiadomo, jest muchołap, czyli jest pionowa szyba, są te charakterystyczne kierunkowskazy, które wyglądają jak u nosorożca róg. Jest niepowtarzalny wręcz dźwięk zamykania drzwi, którego z zamkniętymi oczami można wiedzieć, że to jest G-klasa. Jak postawilibyście, nie wiem, Gienkę z 18 roku i Gienkę z 90, to zamykanie drzwi jest nadal jest takie samo. Dobra, jesteśmy w środku, jakby inna epoka nas tutaj czeka. Ja akurat tą epokę bardzo lubię, zakochałem się w tej epoce, mając pierwsze swoje W124, czyli auto, które było wtedy moim marzeniem. I te właśnie Mercedesy z tych lat 90 są wszystkie bardzo podobne w środku, jeśli chodzi o przełączniki na przykład świateł, o wszystkie zegary, gałki zmiany biegów, sygnatury, przyciski do otwierania szyb. To jest wszystko robione bardzo podobnie. Mi osobiście to bardzo leży. Ja specjalnie szukałem auta z lat 90. zadbanego. Gienki mi się zawsze podobały. No i trafiłem właśnie ten egzemplarz. Oczywiście go trochę dopieściłem. Jak widzicie, nie ma tutaj drewna takiego standardowego, tylko jest wszystko zrobione na tak zwane black piano, czyli jest pomalowane, polakierowane. Odświeża to moim zdaniem auto, odejmuje mu troszeczkę lat. Klasyka. Nieregulowana kierownica w żadnej płaszczyźnie, tak zwana pizza, która też mi się cholernie podoba i nigdy bym tutaj nic nie kombinował, bo auto trzeba zachować w jak największym oryginale. Minusem według mnie jest to, że poprzedni właściciel założył tutaj i bezsensowne DVD. Moim zdaniem psuje to w ogóle look auta, ale sami możecie sobie zobaczyć, że to jest z innej epoki. Nawet zobaczcie, jak się klimatyzację tutaj przełącza. Po przesuwanym takim
suwakiem. Na początku nie rozkminiałem, o co chodzi, szukałem napisu z air condition czy coś, a tu się okazuje, że to jest takie banalne. Do tego, słuchajcie, rocznik 94, elektryczne lustereczka, grzane fotele, Webasto w tamtych latach, czyli ogrzewanie postojowe, ogrzewane fotele. Fotele są tak też regulowane w każdych płaszczyznach, pasy tak samo, więc Niemcy zrobili coś, czego moim zdaniem koncepcyjnie nie mieli robić, czyli z auta, które było stricte autem terenowym, stricte autem dla policji, czy tam służb celnych, czy tam dla wojska, zaczęli przekształcać to auto po prostu w luksusowego SUV-a. Miejsca jest naprawdę dużo, no bo wiadomo, skoro auto jest terenowe, no to ludzie jeździli w kaskach, więc tego miejsca nad głową jest naprawdę sporo. Paradoksalnie w tych starszych modelach, czyli G463, jest więcej miejsca niż w nowych z tyłu, jeśli chodzi chociażby o nogi. Pozycja za kierownicy jest bezcenna. Najśmieszniejsze jest to, że ta deska rozdzielcza jest tak krótka, że ja czegoś takiego nie widziałem. Wiadomo, szyba, muchołap. Fajna pozycja z kierownicy, można sobie zobaczyć. No i co? Ja się jaram, no bo zawsze chciałem Gienki. Pamiętam, jak nie było mnie w żaden sposób stać na te auta, a gdzieś tam koło mnie przejeżdżały od lat, no bo wiadomo, są już produkowane 20 lat. No to zawsze chciałem mieć Gienkę. No i teraz mam i powiem Wam, może to szybko nie jedzie, ale tu nie chodzi o to, bo jak chcesz sobie kupić szybkie auto, to sobie kup, nie wiem, Gienkę 6.3 AMG i wtedy będziesz miał szybkie auto do szpanu i tak dalej, ale przyjedziesz 300 km i 100-litrowy bak, będziesz miał pusty. To pali, ja sprawdziłem, przy jeździe 100 na godzinę na autostradzie spaliło mi 13,5 litra, więc nie ma dramatu. Na tempomacie sobie zapinam 110 km na godzinę, tak jak w moim poprzednim aucie, czyli w Hammerze. Ja mogę sobie pyrkać, ja nie jestem demonem prędkości, ja wolę smaczki, wolę troszeczkę, rozumiecie, mieć takiej satysfakcji z jazdy, trochę klasyki, trochę klasycznej motoryzacji. Ciężko zmęczyć tego mułka. Auto jest, powiedzmy sobie, nie do zajechania jak auta z tamtych lat, jest bardzo mało awaryjne, a nawet jeżeli się coś spierniczy, to jest tak proste w naprawie, że od ręki każdy to robi, tym bardziej jest to tylko V6, to nie jest V12, to jest prosty motor. Jedyne co czasami się tam może dziać najczęściej, to jest jakaś tam nieszczelność turbiny albo problemy z wtryskami. Ja na przykład miałem takie problemy z wtryskami, że one były tam pozapychane i po demontażu wszystkich chyba tam wtrysków koszt wyniósł 300 zł. Gdy kupiłem auto, wiadomo, ja jestem taką osobą, że jak mam już auto, to ja muszę je dopieścić. Czy ono będzie dla mnie, czy auto będzie dla przyszłego nabywcy. Ja chcę sprzedać to auto w dobrym stanie osobie, która dane auto chce kupić. I pamiętam, że wymieniłem w nim niedawno całe klocki i tarcze i bodajże drążki kierownicy plus filtry oleje i tak dalej i zamknąłem się w 1000 zł, nie? Więc części są tańsze od wódki, jeśli chodzi o te modele starsze. Oczywiście nie wszystkie części, ale w eksploatacji ta Gienka to nie jest Gienka z, powiedzmy sobie, 14 czy 18 roku. Tak? Natomiast cenę trzyma dalej, bo jest to dobry egzemplarz. Teraz sobie pogadamy troszeczkę o finansach. A ja uważam, że taka hustlerka szeroko pojęta, jeżeli ktoś ma czuja, to się zawsze przydaje. Wiadomo, mamy też takie, a nie inne czasy, trzeba kombinować, zarobki spadły. Warto być cierpliwym, warto poszukać fajnej okazji. Ja ostatnio właśnie okazję znalazłem dwie. Jedną z tych okazji jest właśnie G-Wagon, czyli Gelenda, za którą się zamieniłem, bo w momencie, kiedy mój GMC był wystawiony na aukcji, zadzwonił do mnie właściciel, jak się nie mylę, spod Warszawy, który ma dwie takie Gelendy i miał jeszcze u siebie na posesji Porsche Cayenne, więc miał Gienkę z 12 roku w Brabusie i miał tą terenową, którą już nikt nie jeździł i chłop chciał po prostu mieć dużego SUV-a do wożenia cegieł, bo tak powiedział i zamieniliśmy się po prostu z dopłatą. Ja tego nie żałuję, bo w sekundę podjąłem decyzję, że to robię, nawet jeżeli ta Gienka będzie to dosyć mocno do dopieszczenia, bo jednak to jest 9-4 rok. Ale jestem pewien, że Gelenda się szybciej sprzeda. Dlatego to zrobiłem, bo Yukon jest bardzo trudnym autem do sprzedania. Hammer się sprzedał, wszystkie inne auta, które miałem, też się sprzedały. Natomiast Yukon musiałby mieć indywidualnego klienta tylko pod Yukona. Bo wiecie, to nie jest tak, że jak ktoś ma 10 koła papieru,
to się zastanawia, czy kupić Forda Fiestę, czy może, nie wiem, czy może na przykład Fiata Punto. Nie, to musi być klient typowo, który chce mieć GMC Yukona, ale że bardzo ciężko było sprzedać to auto, to ja się po prostu zamieniłem za Gienkę, jeszcze zacierając ręce, bo jeszcze facet mi dopłacił, a ja mam wymarzone autko, które zawsze mi się podobało. No i jest na aukcji i można w ten sposób też zakombinować, włożyć trochę, dopieścić tego staruszka, oddać mu trochę serduszka i sprzedać go za dobre pieniądze i jeszcze na tym zarobić, nie? Ja GMC tego Yukona kupiłem dla siebie, ja go nie chciałem sprzedawać, bo byłem zafascynowany, chciałem albo to auto, albo Escalade'a, kupiłem Yukona. Wiedziałem, że to auto się będzie ciężko sprzedawać, tak samo jak Hummer. Hummer się sprzedał, więc pomyślałem sobie, dobra, Yukon się też sprzeda i wiecie co? Był wystawiony rok na Otomoto i przez rok było 13 wejść, nie? Więc jak tylko usłyszałem znak, sygnał, że facet spod Warszawy chce się zamienić za Gienkę, no, to byście zrobili to samo po prostu. Pozbylibyście się niezbędnego balastu, a mi się auta nudzą po roku. Yukon mi się znudził, Gienka mi się pewnie też znudzi, ale nie łudzę się, że sprzeda się na dniach. Pewnie to potrwa, bo jest kryzys. Ludzie teraz jakby wydają pieniążki na ważniejsze rzeczy. Ale wiem, że na pewno się szybciej sprzeda niż GMC. No ja zastanawiałem się, czy z typowo seryjnie robionego pod teren autka nie zrobić właśnie bardziej cywilnego auta. Zastanawiałem się nad tym, żeby ściągnąć przedni zderzak, dać mu zamiast klockowych opon koła z nowszego modelu, czyli tam powiedzmy sobie 2010, ściągnąć z tyłu koło, które też jest jakby wyznacznikiem tego auta i wtedy to auto miałoby 100 razy inny look. Ale zdaję sobie sprawę, że te Gienki są bardzo dobrymi autami terenowymi i bardzo dużo ludzi bierze je w teren. Dlatego zostawiam osprzętowanie, aurowania, zostawiam tą elektrownię LED-ową, która jest co prawda dorobiona, ale robi mega robotę w terenie. I myślę, że ktoś to auto weźmie bardziej pod teren, bo trasa tym autem to jest męczarnia, ale każdą G-klasą jest to męczarnia, bo nawet te nowe G-klasy, te co szły do 2018 roku, to nie jest majstersztyk. Te auta się albo lubi, albo się ich nienawidzi, bo osoby, które nie mają pojęcia, czym jest Geländewagon, jaką ma ramę, jak to pływa, jak to jedzie, jakie to jest niedoskonałe, w swoim uroku oczywiście, ten nie będzie wiedział, o co chodzi. Ja się tego spodziewałem, przywykłem już do tego autka i myślę, że go w pierwotnej formie będę trzymał, nie będę już nic zmieniał, odsprzedam go takim, jaki jest, a teraz się mega jaram i mega się cieszę. Jazdą tym autem jeszcze ma fajnie przyciemnione szybki, przyjemnie się tym jeździ w środku. Wiecie, takie autko, można powiedzieć, trochę do lansu, bo ludzie zwracają na to uwagę, no i autko nietuzinkowe. A ja takie auta lubię, ja nie lubię jeździć kompaktami, zawsze miałem jakąś tam swoją fazę na auta i zawsze jeździłem tymi autami takimi troszeczkę rzadszymi lub innymi. No i kolejny będzie F250, ale to wszystko przed Wami. Słuchajcie, ja nie jestem jakimś znawcą samochodowym i tak dalej, mówię to, co wiem, mówię z serducha, mówię to, co czuję. Z autem jest fajna chemia. Taka sama jest z Wami. Mam nadzieję, że będziemy się widywać na kanale już niebawem. No i co? To by było tyle ode mnie. Tym razem nie ze siłowni, tylko z pola, z tą oto hardkorową terenówką. Bang. Pamiętajcie jak zawsze o subskrypcjach. Subskrybujcie kanał, wpadajcie na loże KFD, odwiedzajcie wszystkie nasze kanały tak samo. Bądźcie na bieżąco. Ciekawe podcasty przed Wami i inne też odcinki stricte sportowe z udziałem naszej ekipy, także do zobaczenia na kanale. Na razie. KFD, KFD.